Amerykanie doskonale wiedzą, co przeżywają w tej chwili Francuzi, bo sami przeszli ataki terrorystyczne, czy 11 września w Nowym Jorku, czy później w Bostonie. W związku z tym na każdym kroku okazują solidarność Francuzom. Takim miejscem, gdzie to wyrażają, jest przede wszystkim ambasada Francji w Waszyngtonie. Przynoszą tak kwiaty, zapalają świece. Niektórzy kładą pośród tych kwiatów odręcznie napisane listy do Francuzów. Jeszcze inni stawiają butelki francuskiego wina. W mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma francuskich ośrodków dyplomatycznych czy ośrodków kultury, przynoszą kwiaty i zapalają świece pod francuskimi kawiarniami czy restauracjami. Prezydent Barack Obama przekazał wyrazy solidarności Francuzom i nakazał na znak solidarności z Francją opuszczenie flag na wszystkich budynkach rządowych, wszystkich budynkach publicznych. One pozostaną opuszczone do połowy masztów aż do środy. Obama zapowiedział też wsparcie militarne Francji, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Sekretarz obrony Ashton Carter dwukrotnie rozmawiał z ministrem obrony Francji i ta akcja bombardowania w Syrii, które prowadzą Francuzi, jest wspierana aktywnie przez Amerykanów. Oczywiście wydarzenia w Paryżu przeniknęły do amerykańskiej polityki, do kampanii wyborczej. Republikanie zarzucili Obamie, że on ponosi częściową odpowiedzialność za zamachy w Paryżu poprzez swoją bierność i poprzez niedocenienie zagrożenia ze strony państwa islamskiego. Niektórzy krytykują także plan sprowadzenia do Stanów Zjednoczonych 10 tysięcy syryjskich uchodźców. Najostrzej ten plan skrytykował Donald Trump, znany z poglądów antyimigracyjnych. Trump powiedział, że tego rodzaju plan byłby szaleństwem. Oczywiście inni politycy, bardziej umiarkowani politycy Partii Republikańskiej tak daleko nie idą, ale podkreślają, że tych wszystkich, którzy zostaną sprowadzeni do Stanów Zjednoczonych, należy bardzo dokładnie sprawdzać. Postulaty zaprzestania, zamknięcia drzwi Ameryki dla uchodźców z Syrii odrzucił Biały Dom. Doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Ben Rhodes powiedział, że wśród imigrantów są ofiary państwa islamskiego, są kobiety, dzieci, sieroty i nie można przed nimi zamykać drzwi. Aczkolwiek podkreślił, że FBI, CIA i inne amerykańskie służby specjalne zrobią wszystko, by terrorystów do Stanów Zjednoczonych nie wpuścić. Eksperci przewidują, że wydarzenia w Paryżu spowodują bardziej zdecydowane działania Stanów Zjednoczonych w Syrii i w Iraku. Na razie do Syrii zostało wysłanych kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich sił specjalnych. Być może pojadą tam następni. Zresztą w ostatnich dniach po atakach w Paryżu zdecydowanie wzrosło poparcie Amerykanów do ewentualnej interwencji militarnej, także wysłania wojsk lądowych do tego kraju, do Syrii. Jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy przynosili kwiaty czy znicze pod ambasadę francuską, niemal wszyscy mówili, że jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych zdecyduje się wysłać wojska do Syrii, by walczyły z państwem islamskim, to po tym, co wydarzyło się w Paryżu, zdecydowanie to działanie poprą.